W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nieścisłości dotyczące przynależności historycznej, etnograficznej i geograficznej naszego miasta. W ostatnim odcinku wyjaśnialiśmy genezę nazwy Górny Śląsk, z którym Jaworzno graniczy poprzez linię rzeki Przemszy oraz nazwy Małopolska, której to krainy nasze miasto jest historyczną częścią. Przyszła więc kolej na Zagłębie. Co oznacza samo słowo Zagłębie? Kto po raz pierwszy go użył i w jakim kontekście? Do jakiego obszaru się odnosi, jaka jest jego geneza i jaki teren obejmuje? No i wreszcie, czy Jaworzno jest częścią tegoż właśnie Zagłębia lub jakiegokolwiek bądź innego? Na pytanie odpowiada historyk Jarosław Sawiak. Daje się słyszeć co jakiś czas w mediach społecznościowych, czy też ewentualnie w mediach lokalnych o tym, jakoby Jaworzno było częścią Zagłębia. I o ile dość zrozumiałe jest to w wypadku mediów o charakterze ogólnopolskim, chociaż nie do końca można to usprawiedliwić, o tyle niezrozumiałe jest to w przypadku różnego rodzaju wpisów i postów wynikających jakby z okoliczności lokalnych, gdzie rzeczywiście Jaworzno wraz z Sosnowcem, czy z Dąbrową Górniczą, czy ze Sławkowym jest jakby wrzucane do jednego worka pod wspólną nazwą Zagłębie. A przecież w rzeczywistości tak nie jest. No, ale zacznijmy od początku. Cóż to takiego jest Zagłębie? Jeżeli w ogóle słyszymy takie sformułowanie, no to rzecz jasna kojarzy nam się to z różnymi rejonami w Polsce i w Europie. Na przykład w Niemczech Zachodnich to jest Zagłębie Rury, w Polsce jest to na przykład Zagłębie Górnośląskie. Natomiast myślę, że z perspektywy naszego Jaworzna, leżącego po drugiej stronie Białej Przemszy, na południe od Białej Przemszy, Zagłębie kojarzy się jednoznacznie, no przede wszystkim z Sosnowcem, zapewne również z klubem piłkarskim Zagłębie Sosnowiec, bo rzeczywiście Sosnowiec jest częścią historycznego Zagłębia. Zresztą my jesteśmy w o tyle specyficznej sytuacji, że przecież teren ziemi jaworzyńskiej styka się z tym trójkątem trzech cesarzy, o którym już kiedyś Państwu opowiadałem. I rzeczywiście ta nasza strona to jest ta strona krakowska, strona dawnej Rzeczpospolitej Krakowskiej. Na lewo, czyli na zachód są Mysłowice, a więc Górny Śląsk, a na północ od Białej Przemszy, no właśnie teren Zagłębia. Zagłębia, które rzeczywiście uformowało się w okresie rozbiorów w obrębie tak zwanego Królestwa Kongresowego, czyli Królestwa Polskiego stanowiącego w szerszym kontekście część Imperium Romanowów. Natomiast, jak już powiedziałem, nam tutaj w Jaworznie Zagłębie przede wszystkim kojarzy się z tym Zagłębiem leżącym na północ od Białej Przemszy. I tak rzeczywiście jest, chociaż zupełnie w nieuzasadniony sposób ono jest także, podobnie jak Jaworzno, wrzucane do jednego worka, ale tym razem pod nazwą województwo śląskie. A ani Jaworzno, ani Zagłębie tak naprawdę śląskie nie jest, bo co prawda Zagłębie jest swego rodzaju regionem historycznym, czy takim subregionem historycznym, ale absolutnie nie jest śląskiem, natomiast jest częścią, historyczną częścią Małopolski. To też po raz kolejny okazuje się, że ta współczesna nazwa naszego województwa może wprowadzać w błąd, na przykład w przeciwieństwie do województwa, które istniało w Polsce na tych ziemiach w latach 1945-50, do tak zwanego województwa śląsko-dąbrowskiego, które rzeczywiście obejmowało przede wszystkim teren Górnego Śląska, ale również tak zwane Zagłębie Dąbrowskie. Więc wtedy nazwa tego województwa jak najbardziej odzwierciedlała ten kontekst historyczny, no i po części również etnograficzny. Natomiast jeżeli chodzi o to nasze sąsiadujące z nami Zagłębie, składa się przede wszystkim z dzisiejszego terenu miasta Sosnowca, z terenu Dąbrowy Górniczej, od którego zresztą wzięła się sama nazwa Dąbrowskie, oraz od Będzina, który de facto jest historyczną stolicą Zagłębia właśnie. Natomiast w szerszym kontekście jako Zagłębie czasami traktuje się również teren dzisiejszego Sławkowa, teren powiatu zawiercińskiego, a nawet okolice Olkusza, ale to już jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt szeroki kontekst w terenie po prostu etnograficznie się rozmywający. Natomiast niewątpliwie Zagłębie to są te trzy miasta, począwszy tutaj od nas, od Białej Przemszy, od Sosnowca, poprzez Dąbrowę Górniczą, aż po Będzin. Po raz pierwszy nazwa Zagłębie w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym kontekście pojawiła się około roku 1850 za sprawą niejakiego Józefa Cieszkowskiego, który z ramienia właśnie Królestwa Polskiego, do którego ten teren wówczas należał, zajmował się poszukiwaniem różnego rodzaju złóż, przede wszystkim węgla kamiennego i ewentualnie eksploatacją tych złóż. I właśnie wtedy po raz pierwszy użył wobec tego terenu, gdzie rzeczywiście znaleziono takie pokłady, nazwy Zagłębie, z czasem od końca XIX wieku zwanego Zagłębiem Dąbrowskim właśnie.
Zagłębie więc do dnia dzisiejszego uchodzi jako teren rzeczywiście bogaty w różnego rodzaju surowce, ale niekoniecznie surowce przemysłowe czy różnego rodzaju kopaliny, ale na przykład w przypadku Polski w niektórych rejonach się mówi także o zagłębiach w kontekście owoców czy warzyw, zagłębie kapuściane, zagłębie paprykowe czy jakiekolwiek inne, bądź bo w takim potocznym rozumieniu samo słowo zagłębie oznacza teren bogaty w jakieś surowce albo w jakieś produkty i tak często jest rozumiany, ale w tamtym XIX-wiecznym kontekście, kiedy po raz pierwszy użył go pan Cieszkowski, chodziło rzeczywiście o teren zagłębiony, nieckowaty. Był to termin określający właśnie taki obszar, obszar również bogaty w różnego rodzaju surowce, w tym konkretnym przypadku węgiel kamienny, który rzeczywiście wtedy wydobywano. W takim szerszym zresztą kontekście wówczas mówiono o tak zwanym zagłębiu staropolskim, natomiast z czasem upłynęła się również nazwa po prostu zagłębie dąbrowskie i to jest rzeczywiście region historyczny, aczkolwiek w szerszym kontekście stanowi część historycznej Małopolski. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego zagłębia, no rzeczywiście jest to teren zindustrializowany, jest to teren zurbanizowany, zamieszkały przez około 500 000 ludzi, więc całkiem spora, można powiedzieć, aglomeracja. Poza tym pamiętajmy o tym, że no właśnie chociażby na tym terenie znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, bo lotnisko Pyrzowice wcale nie leży w Katowicach, ale właśnie poza tym miastem na terenie Zagłębia. To przecież na terenie Zagłębia właśnie znajduje się znaczna część zamków na szlaku Orlich Gniazd. To tutaj przecież znajduje się największa pustynia w Europie, pustynia Błędowska. Wreszcie na terenie Zagłębia na przestrzeni dziejów przede wszystkim w XIX i XX wieku bardzo popularne były poglądy lewicowe, na przykład w trakcie powstania styczniowego, w czasie tak zwanej bitwy o Sosnowiec, powstańcy udało się część Sosnowca rzeczywiście objąć na kilka dni i podporządkować go rządowi narodowemu. A w 1905 roku znowuż, w czasie wydarzeń rewolucyjnych na terenie Królestwa Polskiego, udało się rzeczywiście fragment Zagłębia opanować i na 10 dni utworzyć tak zwaną Republikę Zagłębiowską. Ona finalnie upadła, podobnie jak sama rewolucja. Zresztą od tego czasu zaczęto używać takiego dość powszechnego i popularnego tak naprawdę do dziś sformułowania Czerwone Zagłębie ze względu na te sympatie lewicowe. To określenie było szczególnie popularne w czasie Polski Ludowej, a przede wszystkim w czasach, kiedy na czele Polski Ludowej stał Edward Gierek, który przecież pochodził właśnie z Zagłębia, z terenu dzisiejszego Sosnowca. Więc Zagłębie jako takie, definiowane w taki, a nie inny sposób, jest rzeczywiście subregionem historycznym, częścią historyczną Małopolski, aczkolwiek mieszkańcy Zagłębia doszukują się również cech wskazujących na to, że jakaś tam gwara zagłębiowska funkcjonuje. Ludzie w Zagłębiu mają swoje poczucie odrębności, pomimo że należą do części, jako część składowa do województwa śląskiego, ale to również, podobnie jak Jaworzno, nie jest Śląsk, tylko to jest historyczna Małopolska, z poczuciem takiej no, właśnie tożsamości, bo nawet jeżeli wjeżdżamy na teren Zagłębia, to nie wjeżdżamy tylko na przykład do miasta Sosnowca czy do miasta Będzina, ale bardzo często informują nas o tym tablice, witając w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim, bo przecież Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie również ma swój herb, zdecydowanie bardziej nawiązujący do heraldyki małopolskiej, krakowskiej, aniżeli tej śląskiej. A czy Jaworzno to Zagłębie? No oczywiście, że nie. Jaworzno nigdy nie było częścią Zagłębia, podobnie jak Zagłębie jest częścią ziemi krakowskiej, czyli Małopolski w kontekście szerszym, natomiast poprzez jakby powiązania historyczne bardziej jest związane z Krakowem jako takim, no w przeciwieństwie właśnie do terenów Sosnowca, czy na przykład Maczek, o których kiedyś Państwu opowiadałem, czyli Maczki w zasadzie osadniczo powiązane są z ziemią jaworznicką, ale leżą już po drugiej stronie Przemszy i też jako dzielnica Sosnowca są częścią Zagłębia. Więc Zagłębie zdecydowanie odrębny region historyczny, Jaworzno to nie Zagłębie, nigdy tym Zagłębiem nie było, a jeżeli było kiedykolwiek częścią jakiegokolwiek Zagłębia, to Zagłębia Krakowskiego, bo taka nazwa swojego czasu też istniała, ponieważ rejon Jaworzna, Chrzanowa i Krakowa w obrębie, czy w tej właśnie części Galicji należał do najbardziej uprzemysłowionych terenów w zaborze austriackim. Więc oczywiście na północ od Przemszy mamy swoich sąsiadów, którzy są Zagłębiakami i ich poczucie odrębności jest jak najbardziej uzasadnione, natomiast Jaworzno ani Śląskiem, ani Zagłębiem nie jest i nigdy nie było.